księże proboszcz? Mój księże proboszcz, uprzejmie donoszę, że ja, parafianka, tego już nie zniosę. Napomknęłam wczoraj przy konfesjonale, że takie zgorszenie nie ma końca wcale. Patrząc na bezczelne, bezwstydne mistrzenie, chcę proboszcza ostrzec. To babskie nasienie zrobi pewnie wszystko, by wejść w jego łaski, przybierając przy tym swe ohydne maski. Rychła awantura, a nawet zgorszenie wisi nad plebanią. Stąd to ostrzeżenie. Ten babsz Tyloregino, jak ją ksiądz pamięta, wcale nie jest taka pobożna i święta. Znam ją aż za dobrze. To moja sąsiadka. Niby dobra żona, no i dobra matka, ale jak mnie widzi, to ta głupia pściągwa i bez zdania racji tak mi naurąga, że się do jej chłopa bezwstydnie podwalam i że sobie głupia za dużo pozwalam, że mój kot wciąż sika na jej wycieraczkę i że latam na plotki, jakbym miała sraczkę, a że wstydu nie mam, że już zmądrzeć pora, tak mnie do babskiego przykleja potwora. Taka zaraza do kościoła chodzi. Jeszcze ma czynność pociągu. O pomstę do nieba jej występek woła. Ksiądz proboszcz chce jeszcze z nią rozmawiać? Ja się księdzu dziwię. Mówię to z dobroci. Czyż nie widzi ksiądz proboszcz zatrutych łakoci? Ja? To co innego. Jestem, proszę księdza, dobrą parafianką. A nie jak tajemnicą. Chodzę do kościoła niemalże codziennie. Zawsze się modlę szczerze i sumiennie. Ostatnio zmieniłam kapelusz luksowy. Narobiony ręcznie beret moherowy. I Radia Maryja słucham jazd budzika, a zwłaszcza pilnie naszego Rydzyka. Zawsze dam na tacę całe 10 zł. I miło nam wstępnie na mamoty. Czy ksiądz proboszcz może? I czy dziś potrafi takich jak ja dobrych pokazać w parafii? A więc, proszę księdza, proszę mieć na względzie moje doniesienie. Bardzo dobrze będzie, gdzie domą Reginę ksiądz Kółka wyrzuci i mnie na to miejsce należnie przywróci. Życzę łaski Bożej, miłego poranka, dozgonnie uczciwa księdza parafianka.